Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z programu Gretl chciałem Wam pokazać, jak można sprawnie wykonać modele ADL. ADL, czyli jak nazwa może i sugeruje, że to są modele autoregresyjne z odłożonymi opóźnieniami. Mówiąc prościej, są to po prostu modele, gdzie na bieżąco wartość Y mogą wpływać nie tylko zmienne niezależne, czyli objaśniające. Ja mam ich aż 5 tutaj zapisanych w przykładowej bazie. Wszystkie zmienne mają charakter czasowy z okresów kwartalnych i nie tylko wpływają te wartości z okresów bieżących na bieżącą wartość Y, ale również na bieżącą wartość Y wpływają wartości tych zmiennych z poprzednich okresów. To jest element odłożonych opóźnień, a element autoregresyjny wynika z tego, że na bieżącą wartość Y mogą wpływać wartości Y z okresów wcześniejszych. Jest to jak najbardziej matematycznie i ekonometrycznie poprawny model. Nie na każdej uczelni jest on omawiany, ale on jest czasem ratunkiem dla usunięcia autokorelacji składnika resztowego w modelu. Co jest oczywiście dużym błędem modelu, jeżeli taka autokorelacja składnika losowego resztowego się pojawia. Jeżeli tutaj na dole klikniemy okno specyfikacji modelu albo wejdziemy model, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów i dobra, ja czyszczę bazę na poprzednim filmie i wrzucam na początek wszystkie zmienne. Mogę oczywiście też wstawić time jako trend liniowy, bo jak tutaj sobie popatrzymy, nasza zmienna Y, którą zaraz tu kliknę, zobaczymy wykres szeregu czasowego, no raczej trendu liniowego nie posiada, więc dobra, ja ze specyfikacji to usunę, bo jest to jednak zmienna niepotrzebna. Jeżeli teraz sobie popatrzymy, taki model jest to prosty model, gdzie na bieżącą wartość Y wpływają wartości Y z wcześniejszych okresów. Ok, ale nie każda ze zmiennych trwale wpływa na Y, bo tutaj ta wartość P jest ona przekraczająca 5%, czyli ta zmienna X nie wpływa trwale na Y. Niby współczynnik determinacji tego modelu jest wysoki, ale jeszcze umiarkowany, nie jest na zadowalającym poziomie i możliwe, że w takim modelu występuje bardzo negatywne zjawisko, jakim jest autokorelacja składnika losowego. Jeżeli klikniemy sobie wykresy, korelogram procesu resztowego, domyślnie 8, ok, może być, wpisujemy, to tu już widzimy, że o losowości procesu resztowego nie ma mowy, bo dla drugiego opóźnienia pojawia się wartość tej funkcji autokorelacji cząstkowej już na poziomie dość istotnym, bo przy 1% nawet ten współczynnik autokorelacji jest istotny. No i tym bardziej przy 6 opóźnieniach też mamy współczynnik autokorelacji cząstkowej istotny, bo posiada on 2 lub 3 gwiazdki. Czyli możemy powiedzieć na pewno, że w tym modelu występuje autokorelacja reszt rzędu 6. Model nie ma właściwości białoszumowych, czyli nie jest składnik resztowy losowy. Nie jest tak, jakbyśmy sobie to widzieli. Wówczas ta metoda, klasyczna metoda najmniejszych kwadratów, no nie wydaje się być najlepszą metodą w takim przypadku, ale my postaramy się usunąć to zjawisko. Pamiętajmy o tym, że do modelu najwyższy rząd opóźnień jest rzędu 6. I teraz, jeżeli do naszego modelu wejdę w okno modyfikacja specyfikacji modelu, wejdę w element opóźnienia i wszędzie postaram się jak jeden mąż do każdej ze zmiennych, co ważne, zależnych, niezależnych, jak i do zależnych wstawić aż po 5, no 5, chciałabym 6 zgodnie z tym, co mi sugeruje Gretl, ale
liczba zmiennych objaśniających robi się tak duża, że Gödel nie pozwala przy tej liczbie obserwacji, która na wejściu wynosiła 44, dodać aż tyle zmiennych. Bo dla zmiennej x 5 przykładowo ja będę miała aż 6 zmiennych, a zmiennych tego typu mam 5, czyli tu już dochodzi 30 zmiennych objaśniających, dochodzi wyraz wolny i tu jest 5 zmiennych w modelu, więc Gödel już, że tak powiem krótko, protestuje, blokuje się i nie pozwoli wygenerować nam modelu. Dopisane zostały nam wszystkie zmienne, które teoretycznie mogą wchodzić nam do modelu. Tak zapisany model, który ja tutaj rozszerzę, no ma niesamowicie dużą liczbę zmiennych objaśniających. Dalej już wiadomo, jest tylko podsumowanie tego modelu. No i wydaje nam się, że ten model jest kiepskiej jakości, bo tylko jedna gwiazdka się pojawia i tylko przy jednej ze zmiennych x4. Ale jeżeli przeskrolujemy w dół, widać, że ten model rokuje, bo potrafi wygenerować współczynnik determinacji R kwadrat na bardzo wysokim poziomie 99,5%. Co to mi to daje? No daje mi to, że jeżeli odpowiednio teraz przerobię ten model, czyli prawdopodobnie chodzi mi zwyczajnie po usuwanie zmiennych nieistotnych, mogę uzyskać model o wystarczającej jakości. I teraz można by było ręcznie, tak zwaną metodą eliminacji a posteriori, oczywiście jest omówiona na oddzielnym filmie, na prostszym przykładzie, pousuwać te zmienne, które mają wartość P powyżej 5%. No oczywiście nie usuwa się wszystkiego naraz, tak jak dziecka z kąpielą się nie wylewa, tylko usuwamy zawsze po jednej z najgorszych ze zmiennych, która jest tutaj zawsze komentowana w podsumowaniu modelu, jeżeli któraś z wartości P jest powyżej 10%, tak ma Gödel. Ale jeżeli skorzystamy z drogi skróconej, która daje dokładnie ten sam wynik, a upraszcza nam pracę, wejdziemy w sekwencyjną eliminację a posteriori i wybierzemy sobie, pokręcimy kółkiem, że ma być to do 5% i chcemy zrobić eliminację wśród wszystkich zmiennych, to w tym momencie, jeżeli kliknę sobie OK, program Gödel pokazuje mi, które po kolei zmienne po jednej sztuce były eliminowane. I tak zeszliśmy z wartością P do usunięcia ostatniej zmiennej, która miała wartość P już na poziomie 0,171. Gödel nieraz w tym momencie pomija jakieś zmienne. To jest normalne. I nam powstaje model, który według mnie może już podlegać ocenie, bo w pierwszym momencie widzimy, że współczynnik determinacji w tym modelu jest na takim zadowalającym nas poziomie około 98%, kiedy my wymagamy 90% czy nawet 95%. Dodatkowo błąd standardowy reszt w porównaniu do średniej Y, czyli ja sobie tak nawet na kalkulatorze mogę na szybko policzyć, że jest to, zaraz wywołamy kalkulator, 6,722, czyli błąd standardowy reszt podzielę przez średnią Y, czyli 1 przez te 79,100, dobra, to już tam tylko poglądowo, to widzimy, że nasz współczynnik zmienności losowej mieści się do 10%, czyli możemy powiedzieć, że mieści się w takiej przyjętej przez nas normie i model prawdopodobnie będzie nadawał się do praktycznego wykorzystania, między innymi do prognozowania. Dodatkowo możemy powiedzieć, że na pewno każda ze tutaj zmiennych objaśniających posiada wartość P, która jest niższa lub maksymalnie wynosi 5%. Świadczy to dobrze o jakości modelu, więc wszystkie zmienne mamy istotne, jest ich aż 12 modelu, wartość R kwadrat jest wysoka i błąd standardowy reszt w średniej Y jest niski. Oczywiście, że możemy na prędkę zobaczyć również, jak wyszło z naszym usuwaniem istotności w tej autokorelacji reszt. Jak widzimy, wszystko już jest
w cudzysłowie dobrze, poprawnie, bo w funkcji autokorelacji cząstkowej każda z tych tutaj wartości, które jest zapisana, jest niższa od krytycznej, która zawsze wynosi 1,96 przez pierwiastek z n, a n wynosi u nas 39 i generalnie, jeżeli tu nawet się pojawia gwiazdka, to tylko jedna. A nas interesują przypadki, gdy tych gwiazdek mamy przynajmniej dwie. Bo wtedy możemy mówić o istotnej autokorelacji reszt określonego rzędu. A więc wstępnie mogę Wam powiedzieć, że model tego typu jest już modelem, którym teoretycznie wszystko mu zależy od wykładowcy, możemy omawiać, możemy już go weryfikować i wykorzystać później do prognozowania. Jest to model, jak mówiłam na samym początku, ADL. Dlaczego ADL? Bo zawiera element A, jak autokorelacja, czyli oznacza, że opóźniona wartość Y wpływa na bieżącą wartość Y. A dlaczego mówimy, że to jest element DL? Bo na bieżącą wartość Y wpływają X, czyli zmienne niezależne, czyli objaśniające, wraz z ich opóźnieniami. Czyli na przykład zmienna X4 wpływa, ale również zmienna X4 sprzed 4 kwartałów. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.